Dzień dobry. Witam w Ogrodach Sztuki. Dzisiaj przyjechaliśmy do Dobrej, stolicy naszej gminy. To tutaj na ławeczce przysiadła Elisabeth von Arnim, patronka wielu polsko-niemieckich projektów i naszego stowarzyszenia. I w tym miejscu Joasia Świechowicz pokaże, jak twórczo wykorzystać plony naszego ogrodu. Serdecznie zapraszam na warsztaty z Joasią. Witam Państwa. Dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobić tartę na kruchym spodzie. Tartę z cukinią, marchewką i bakłażanem. Do tarty będziemy potrzebowali ciasto kruche, bakłażan, ze dwie cukinie, mogą być różnych kolorów, i ze dwie marchwie. Ja już tu sobie przygotowałam, pokroiłam troszeczkę. Potrzebujemy jeszcze do tego ze trzy rodzaje serów, śmietanę, kubeczek śmietany, te sery po 100 gram każdy, sól, pieprz, przyprawy, gałka muszkatołowa, papryka i troszeczkę papryki wędzonej. Z narzędzi to nożyk do cięcia warzyw, taki, żeby cieniutkie plasterki kroić. I może zacznijmy od ciasta. Do ciasta potrzebujemy 190 g mąki, do tego 105 g masła, odrobinkę wody i szczyptę soli. Masło siekamy, wykładamy na mąkę, siekamy, dodajemy wodę i sól. Odpowiednio zagniatamy i już zagniecione wkładamy do lodówki, żeby chwileczkę odpoczęło. W tym czasie nagrzewamy piekarnik do temperatury 180 stopni. Ciasto wyciągnięte z lodówki wykładamy na foremkę wysmarowaną masłem. Obciążamy, kładziemy papier do pieczenia i obciążamy fasolą lub grochem. I tak przygotowane ciasto wkładamy do tego piekarnika nagrzanego na 180 stopni na około 15-20 minut. W międzyczasie zabieramy się za pokrojenie warzyw. Może odstawię. Więc warzywa kroimy w ten sposób, że układamy sobie i tym nożykiem po prostu cieniusieńkie plasterki kroimy, będą potrzebne do układania na podpieczonym spodzie. Jeszcze kilka plasterków bakłażana. Bakłażana przekroję na pół, żeby mi się lepiej kroiły te plasterki. O. I w ten sposób kilka plastrów bakłażana. Staramy się, żeby przynajmniej z jednej strony była widoczna ta skórka kolorowa. No coś mi tutaj nie wychodzi.
ale spokojnie w domu Państwo możecie sobie powolutku, spokojnie to pokroić. Może na razie tyle wystarczy. Czyli bakłażan, cukinia żółta, marchewka i cukinia zielona. I teraz tak, z tych warzyw będziemy układać sobie, te warzywa będziemy układać sobie tak spiralnie, zaczynając od, może od marchewki, środeczek skręcamy i już możemy zacząć po kolei, jak tam co wpadnie w rękę, po kolei sobie robić z tych warzyw spirale. O, kolorowo. Ja to robię na desce, nie bezpośrednio na cieście, tylko najpierw na desce. I później przekładam z deski na ciasto w późniejszym czasie. O, trochę cukinii żółtej, trochę zielonej, marchewka na przemian, żeby było kolorowo. Proszę bardzo. I tak to wygląda. Taką spiralkę musimy ułożyć do wielkości spodu ciasta. Może ja na razie to zostawię i pokażę później Państwu, jak to będzie wyglądało już gotowe. W miseczce mieszamy wszystkie rodzaje serów, czyli ser Gruyère, około 100 gramów. Ser mozzarella, również 100 gram. I pecorino romano, można dać też parmezan. Do tego dodajemy kubeczek śmietany. To wszystko, sery i śmietanę, dodajemy jeszcze do tego troszeczkę papryki wędzonej. Gałkę muszkatułową. No później wszystko wymieszamy i można spróbować, czy jest dobre w smaku, czy nie trzeba by było którejś z przypraw posypać więcej. Ja to tak robię na oko. Papryka słodka. Wszystko to mieszamy. W międzyczasie pamiętajmy, piecze nam się spód w piekarniku. O. Wyciągamy ciasto z piekarnika, jest podpieczone. Na to ciasto wykładamy ser ze śmietaną i z przyprawami. Jakoś to równomiernie musimy teraz rozłożyć tutaj. Jak już mamy mniej więcej cały ten krążek z warzyw ułożony wielkości foremki, próbujemy go przełożyć. Robię i mam tutaj, tylko pokazuję Państwu, więc ten krążek zrobiłam mniejszy, ale w domu jak muszę przełożyć większy, to po prostu używam do tego przyrządów kuchennych, żeby podważyć i przenieść. I w ten sposób, albo można tak przesunąć. O, kładziemy na środku. Ja
jak coś tam jeszcze trzeba dołożyć, to oczywiście można to zrobić bezpośrednio w foremce. Całe ciasto jeszcze solimy, pieprzymy. Polewamy odrobiną, skrapiamy odrobiną oleju czy oliwy, jak kto woli. I w tej formie wkładamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni. Tarta piecze się około 40-50 minut. Tutaj już jest gotowa, upieczona tarta. Bardzo ładnie wygląda. I zapewniam, że równie dobrze smakuje. Także życzę Państwu dobrej pracy, miłej pracy, udanego wypieku i smacznego. Dziękuję bardzo.